Porada na tę chwilę. Witam serdecznie wszystkich Państwa na czytaniu kart Tarota i Lenormanda. Dzisiaj wylosuję temat wróżby i poradę dla tego tematu. Kochani, witam Was wszystkich oczywiście serdecznie, moich subskrybentów i nowych widzów. Proszę, zasubskrybuj dzisiaj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, byś dostawał codzienne moje wróżby kolektywne, za darmo, na tym kanale. Oczywiście zapraszam do komentowania, do lajkowania z kciuczkiem w górę. Dla wszystkich Państwa, którzy są w potrzebie i potrzebują bardzo wsparcia lub wskazówki, zapraszam na wróżby indywidualne, które są na podstawie daty urodzenia oraz zdjęcia. Zapraszam serdecznie i wtedy przyjrzę się Waszym konkretnym problemom lub dylematom, tak? Mój e-mail jest pod każdym moim filmikiem oraz w komentarzach, więc zapraszam serdecznie, piszcie mi na e-mail i ja wtedy podam warunki wróżby. Dobrze, kochani, więc porada na ten moment od kart, czyli zobaczmy, co karty pokażą, jaki temat, więc wysłuchajcie całej tej wróżby, ponieważ cała jest tutaj kompletna. Pierwsza karta Tarota to jest temat, nad którym powinniście się wszyscy zastanowić. Tematem jest miłość jakiegoś mężczyzny, jakiegoś młodego mężczyzny, paść kielichów. Paść kielichów mówi o zakochanym, romantycznym, emocjonalnym, szczęśliwym, młodym mężczyźnie. Młody mężczyzna, być może młodszy od Was, równy Wam wiekiem lub młody duchem, bardzo aktywny, jest zakochany, opływa emocjami, głowę ma w chmurach, szczęśliwy i myśli o Was. Jakie karty jeszcze do tego wyciągnęłam Lenormanda, ponieważ Lenormand pokaże nam głębiej ten temat. O co chodzi z tym zakochanym młodzieńcem, czy zakochanym młodym mężczyzną. Tutaj są potrzebne rozmowy, jeśli chodzi o Wasze spotkanie. Ten mężczyzna, który jest zakochany, chce spotkania. Spotkania, randki, twarzą w twarz lub w internecie. Chce rozmowy, jest niespokojny, chce z Wami coś wyjaśnić. Chce z Wami się spotkać. W tej relacji, czy w tej znajomości jednak jest jakiś fałsz. Czy wydarzył się jakiś fałsz? Zdrada, może kłamstwa, może intrygi, może jakieś nieuczciwe, nieszczere sytuacje, gdzie potrzebne by było uleczenie i nowy początek, nowa szansa. I tutaj wszystko jest jakieś między Wami nieklarowne, negatywne myśli, pesymizm być może. I tutaj jakby powinniście właśnie to wyjaśnić, by to ciemne, czarne niebo, które jest tutaj, no nie wiem, nawet z deszczem, czyli łzy, smutek, żeby się rozjaśniło, żeby te wszystkie problemy, te ciemne chmury odeszły. Odeszły, przeszły, żeby się niebo rozjaśniło. Także tutaj potrzebne jest spotkanie, rozmowy, by porozmawiać o tym fałszu, czy o zdradzie, czy o dwulicowości. Być może ktoś z Was nie chce pokazać prawdziwych swoich uczuć, ukrywa te uczucia, coś zagrywa, maskuje się. I tutaj właśnie o tym należy porozmawiać tak, by nastąpiła nowa szansa, nowy początek i by te sprawy wszystkie tutaj się uleczyły, które są między Wami jakieś no, negatywne czy niewyjaśnione. Zobaczymy teraz rady i wskazówki. I tutaj jest ta część mojej wróżby. Zobaczmy najpierw, jaką wskazówkę główną ma karta Tarota. Karta Tarota mówi: nie walcz, jeśli nie musisz. Posłuchać głosu swojego serca proszę, swojego intelektu, swojej intuicji.
Proszę przybrać bezpieczne miejsce, by nikt, czy ten mężczyzna, czy inny ktoś Was nie ranił. Czyli zbudujcie sobie taką sferę, taką zonę bezpieczeństwa, gdzie nikt Was nie będzie ranił i nikt Wam nie będzie przeszkadzał. Jakie są rady karty Lenormanda? Tutaj jakaś podróż, która się nie odbyła, jakieś spotkanie, które się nie odbyło. Lub jakieś spotkanie, jakaś podróż, którą macie zaplanowaną, być może się nie odbędzie, będzie odmówiona, zlikwidowana, będzie, jak to się mówi, odwołana, nagle, raptownie, nie dojdzie ta podróż lub to spotkanie do skutku. Jednakże tutaj chodzi o coś stabilnego, co chcecie, tak? Chcecie jakąś stabilność, powinniście skupić się na stabilności, czy egzystencjonalnej, zawodowej, finansowej, czy stabilności, stabilizacji, bezpieczeństwie w związku, w relacji. I powinniście przede wszystkim do tego dążyć i spełniać marzenia w tym kierunku, jeśli chodzi o Waszą stabilizację, Wasze zdrowie psychiczne, Wasze zadowolenie, Wasze spełnienie marzeń, wyjaśnienie wszystkich jakichś takich tutaj negatywności i wyklarowanie wszystkich spraw, które jakoś ciążą po prostu tutaj Wam. I chodzi tutaj, żeby się skoncentrować zupełnie na stabilizacji, tak? Dom to przede wszystkim stabilizacja domowa, czy w pracy, czy finansowa. I tutaj będzie, myślę, że będą jakieś tej komunikacje. Jeśli chodzi o tego mężczyznę, który jest w Was zakochany, będzie jakaś pisemna komunikacja, będzie jakiś kontakt, będziecie pisać, mówić, umawiać się, czy może coś właśnie wyjaśniać, czyli będzie chęć spotkania, chęć pisania, tak? Tutaj te dwa aspekty są bardzo ważne. Natomiast też wyjaśnienie różnych właśnie tej niejasnych spraw, nieklarowności, tak? No i kochani, przede wszystkim wsłuchanie się w siebie, czego chcecie. Jeśli nie chcecie się spotkać z tym mężczyzną, to odwołajcie to spotkanie. Skupcie się na sobie, na swoim szczęściu osobistym. Jeśli chcecie to spotkanie, no to oczywiście musicie odrzucić wszystkie zranienia, wszystko, co się odbyło, wszystkie blokady i wybrać się na spotkanie, ale powiedzieć, że chcecie, że szukacie związku stabilnego, że szukacie czegoś, co dam Wam bezpieczeństwo. Tutaj karta na dnie tarota mówi o tym, byście się zastanowili bez emocji, czyli emocje wszystkie miłosne, jakieś tutaj wzniesienia odrzućcie, odsuńcie na bok i przemyślcie tylko rozumem. Czwórka mieczy, przemyślcie rozumem, co chcecie, przemyślcie rozumem, czego pragniecie, co jest Wam ważne, by mieć tą stabilizację i bezpieczeństwo. Pomyślcie bez emocji. Emocje odstawcie na razie na bok, tak? Tutaj są też, serduszko jest odstawione na bok. Pomyślcie tylko właśnie mentalnie na poziomie głowy, rozumu, co jest dla Was najistotniejsze. I taki plan zbudujcie, żebyście Wy poczuli właśnie tutaj stabilizację przede wszystkim. Ta stabilizacja jest dla Was tutaj najważniejsza. I chodzi też o to, by nie walczyć tutaj dla tej miłości osoby czy partnerstwa za wszelką cenę, tak? Jeśli nie jest to związek, relacja stabilna, tylko jakaś taka, nie wiem, czy przyjaźń, bluszczy, coś, no to na pewno Was nie zadowoli, ponieważ Wy patrzycie, by zbudować coś stabilnego, by spełnić swoje marzenia, by spełnić się emocjonalnie. Także Wam to jest tutaj, dla Was to jest najistotniejsze. Dobrze, to była tematyka wróżby i wskazówki na tę chwilę. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, pozdrawiam Was. Wyjaśniajcie swoje sprawy i wszystkiego najlepszego. Zapraszam Was jutro, czyli do usłyszenia już wkrótce.